Cześć, z tej strony Sebastian. Witam 14 lutego 2024 roku w walentynki i popielec jednocześnie z nieczynnego cmentarza ewangelickiego Holendrów Niemieckich po wsi Kabat, nieistniejącej już. I dzisiaj zobaczymy po 2 miesiącach od zimowego pejzażu i po 6 miesiącach od letniego pejzażu, w jakim stanie są nagrobki. Także idziemy dokonać inspekcji. Tych zniczy w sierpniu nie było, w grudniu natomiast były. Film z tego miejsca z sierpnia. Stary cmentarz holenderski mieszkańców wsi Kabat jest na YouTubie. A film z grudnia. Zaśnieżony cmentarz Menonitów. Również dostępny ode mnie w YouTube. I tutaj bardzo już widać prawie przedwiośnie, bo do wiosny zostało raptem 5 tygodni. Połowa lutego, no 21 marca będzie wiosna, to 5 tygodni. Bardzo niewielki czas. I o ile tutaj, przy grobie tej dziewczynki, daty są widoczne, o tyle źle się zaczyna dziać z nagrobkiem Augusta, ponieważ widać, że czas powoli zaciera ślady po literkach, cyferkach. Proszę zwrócić uwagę. Data urodzenia 1870 i było 9. Proszę odnieść się do filmu sierpniowego Stary cmentarz holenderski mieszkańców wsi Kabat. Tam wyraźnie widać, że 1879. Tutaj już ostatniej cyfry prawie że nie widać. I data śmierci 1894. Czy skruszenie nagrobka porównywałem? Jest podobne, ale zatarcie cyfry nastąpiło w przeciągu półrocznego okresu od sierpnia. Na filmie grudniowym w śniegu nie było w przypadku przemoczenia kamienia, z którego zrobiony jest nagrobek, nie było dokładnie widać prawie że niczego, ale na filmie letnim jest sucho i teraz, pomimo że środek lutego, to też jest na tyle sucho, że można całość odczytać, ale widać, że przez pół roku od sierpnia do lutego ostatnia cyfra uległa zatarciu. To jest bardzo smutne i bardzo przykre. Szkoda, że tak jest. Może jednak powinny być te nagrobki jakimś cudownym sposobem odrestaurowane albo przeniesione do Muzeum Etnograficznego Oddziału w Wielkiej Nieszawce, bo tam jest większy tego typu cmentarz. I ja dedukowałem wcześniej, że z tego miejsca ten nagrobek został odłamany i dlatego on jest taki przechylony i nie trzyma się ziemi, etc. Ale nie jest to chyba prawda. Po prostu drzewo jest młodziutkie i ono go mogło pochylić, przemieścić i sprawić, że tutaj inskrypcja jest nieczytelna.
A z kolei tutaj, tak zakładałem, że pierwotnie stał, ale to nieprawda, to są fragmenty innych tablic. Też ledwo czytelne, a ponieważ są fragmentarycznie, to niczego prawie że nie da się doczytać, ale to jest zbiór fragmentów tablic. No, a tutaj kamień jest z kolei nierówny, więc może to faktycznie jest odłam od tamtego nagrobka i pierwotnie stał tutaj, ale jak było, to tak naprawdę trudno będzie ustalić. Nie znalazłem nigdzie również zdjęć wcześniejszych, zmienionych lat i dekad, które by pokazywały na tym nagrobku oryginalnie umieszczony metalowy krzyż, który pewnie się odłamał, ale nie znalazłem. Dziękuję. Do usłyszenia.